Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jolanta Hibner. Byłam europarlamentarzystą reprezentującym tutaj ziemię mazowiecką, między innymi Ostrołękę i ziemię siedlecką. Przez 5 lat zajmowałam się tym, co zawsze robiłam, czyli ponieważ jestem inżynierem inżynierii środowiska po Politechnice Warszawskiej, zajmowałam się cały czas sprawami związanymi z przemysłem, badaniem i energetyką. Współpracowałam razem z Jurkiem Buzkiem w jednej komisji i staraliśmy się w ramach tej pracy jak najlepsze stworzyć zapisy prawne dla między innymi tutaj naszego kraju. Natomiast jeśli chodzi o sprawy takie, które są przyszłościowe, to dla mnie najważniejsze sprawy są tutaj pomoc Ostrołęce i okolicznym mieszkańcom, po to, żeby była jak najlepsza infrastruktura. Tu kolega jeden mówi o infrastrukturze drogowej, ja infrastrukturę traktuję szerzej, ponieważ uważam, że bez w tej chwili wody, która jest dostarczana, bez kanalizacji, bez chociażby oczyszczalni zbiorowej w Ostrołęce, nie można mówić o jakości życia. I druga sprawa to jest energetyka, związane z tym problemy, które są w tej chwili w większości regionów. Między innymi też wiem, że były problemy w Ostrołęce z dostawą energii, a to jest w tej chwili podstawowy element do tego, żeby mogły funkcjonować nie tylko normalni mieszkańcy, ale również zakłady przemysłowe, żeby mogły osoby, które przedsiębiorcy, którzy będą chcieli jakąkolwiek działalność prowadzić, to żeby mieli dostęp do jak najtańszej i najlepszej energii. Tutaj energię oczywiście nie zamykamy tylko w sposób konwencjonalny, ale my jesteśmy przekonani, że bazą musi być energia konwencjonalna i wykorzystanie węgla absolutnie musi być naszym priorytetem. Ja współpracuję z ośrodkami, Politechniką Warszawską, z Politechniką Gliwicką, z Akademią Techniczną po to, żeby próbować poprzez naszych wybitnych naukowców, badaczy dojść do takich technologii innowacyjnych, które wykorzystując węgiel pozwolą nam spełnić wszystkie warunki ochrony środowiska w zakresie przepisów i dyrektyw nas obowiązujących, po to, żebyśmy nie musieli płacić kar za przekroczenia. Ja uważam, że w tej chwili wszystkie produkty, które w tej chwili są odpadami w przemyśle wydobywczym, można spróbować przekuć na nasz sukces i wprowadzić takie technologie i innowacje, na przykład w przemyśle chemicznym, które by wykorzystywały produkt uboczny jako surowiec. I będę się na tym próbowała skupić, żeby pomóc naszej polskiej energetyce, korzystając z tych doświadczeń 5-letnich, które miałam w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękuję.